RNP New Media. Zwykłe osiedle, na nim z pozoru zwyczajne przedszkole, a jednak to miejsce, w którym dzieją się rzeczy niecodzienne. Kiedy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat. To słowa, którymi kierujemy się w pracy, otaczając opieką swoich wychowanków. Nikt tu się nie nudzi i nikt nie płacze bez powodu. Za kolorowymi drzwiami sal przedszkolnych radosne twarze, prawdziwe skarby. Żywe sreberka. Tak mówimy o swoich podopiecznych. Staramy się wszyscy wspólnie tutaj, aby właśnie stworzyć dzieciom takie cudowne miejsce. Miejsce, gdzie mogą spełniać swoje marzenia, gdzie mogą rozwijać swoje zdolności, zainteresowania, pasje. Ten wszechstronny rozwój dziecka zapewnia koncepcja przedszkola oparta na rozwijaniu inteligencji wielorakiej według teorii psychologa Howarda Gardnera. Stawiamy na wrodzone umiejętności maluchów, które rozwijamy i pielęgnujemy. To powoduje, że odkrywane są tu talenty, które gdyby nie ta praca, być może nigdy by się nie ujawniły. Otaczamy opieką ponad 200 dzieci. Nad ich rozwojem czuwa 18 wykwalifikowanych nauczycieli. Ciągle dokształcamy się, co sprawia, że nieustannie możemy wprowadzać nowatorskie metody i formy pracy. Jedna otwora. Szarówka. Szyja. Szalik. Tak jest. Kamień, trzy oczka i wygrywasz. Wow! Szarówka. Szpadel. Szpadel rzutkie. Brawo! Wygrałeś, piątka. Nie tylko spełniamy swoje statutowe zadania, staramy się zawsze wybiegać poza ramy programowe. Jest wiele zajęć dodatkowych. Dzieci mogą uczęszczać na język angielski, szachy, rytmikę, taniec towarzyski, ale także w ramach wolontariatu prowadzimy koła zainteresowań, takie jak matematyczne, plastyczne, informatyczne, taniec towarzyski, a naszym najnowszym projektem jest Akademia Smakosza. Programy edukacyjne tworzymy tak, by dzieci podążały za nowinkami i uczyły się z nich mądrze korzystać. Utworzyliśmy pracownię komputerową dla dzieci 5- i 6-letnich. Umysł dziecka jest najbardziej chłonny w wieku 3 lat. Wtedy właśnie wprowadzamy wiele dodatkowych zajęć edukacyjnych, na przykład zajęcia z lektorem języka angielskiego. Prowadzone w formie gier i zabaw, w małych grupach, bardzo szybko dają znakomite efekty. W roku szkolnym 2010-2011 zostaliśmy wyróżnieni przez Ministerstwo Edukacji Narodowej za szczytnym tytułem Szkoły Odkrywców Talentów. Żywiołowość, chęć pokonywania przeszkód, ciekawość świata. Po co to zatrzymywać? Stworzyliśmy miejsca, w których maluchy mogą spożytkować swoją energię. Zabawy ruchowe, ćwiczenia gimnastyczne, nic tak jak to nie rozwija naszych pociech.
staramy się zarażać tym innych. Od 11 lat jesteśmy organizatorem Wielkiej Olimpiady Małych Sportowców. Cyklicznej imprezy rekreacyjnej dla dzieci z suwalskich przedszkoli. Jednak prawdziwą magią naszego przedszkola jest integracja. Od 18 lat spotykają się tu dzieci niepełnosprawne ze zdrowymi rówieśnikami. To połączenie sprawia, że dzieciom z zaburzeniami nauka przychodzi znacznie łatwiej i szybciej. Dzieci pełnosprawne zdobywają wiedzę o swoich kolegach, rozwijają wrażliwość, stają się bardziej empatyczne. Dzieci niepełnosprawne uczą się od swoich zdrowych rówieśników zachowań, pewnych zachowań, których im brakuje, pewnych wzorców. Natomiast dzieci zdrowe uczą się tolerancji, pomagają dzieciom niepełnosprawnym, wspólnie się wspaniale bawią. Do placówki możemy przyjąć każdego niepełnosprawnego malucha. Pomagamy dzieciom autystycznym, z zespołem Downa, z niepełnosprawnością ruchową, niedowidzącym czy mającym problemy ze słuchem. W naszej placówce zatrudnieni są liczni specjaliści do pracy z dzieckiem niepełnosprawnym. Są oligofrenopedagodzy, jest pedagog specjalny usprawniający dzieci ze sprzężoną niepełnosprawnością, jest surdopedagog, jest psycholog, oczywiście logopeda. Także bardzo duża pomoc może być udzielona z naszej strony dzieciakom z różnymi deficytami rozwojowymi. Pod potrzeby dzieci niepełnosprawnych dostosowaliśmy wszystkie pomieszczenia przedszkola i jego wyposażenie. Przede wszystkim dużo więcej pomocy dydaktycznej wymagają te dzieci, żeby zainteresować, skupić uwagę, ponieważ uwaga jest często bardzo krótkotrwała. Dzieci szybko się rozpraszają, szybko się męczą. W związku z tym naprawdę musimy wyjść z bogatą ofertą, jeżeli chodzi o sale terapeutyczne, o pomoce dydaktyczne, o metody i formy pracy. Ciepło i rodzinną atmosferę. To chcemy stworzyć w naszym przedszkolu. W naszym przedszkolu stawiamy na kontakt z rodzicami. Staramy się wciągnąć ich w nasze codzienne życie, nasze codzienne sprawy. Organizujemy zajęcia otwarte, gdzie rodzice mogą przebywać z dziećmi, bawić się, poznawać nasze metody pracy. Organizujemy uroczystości przedszkolne. Staramy się nawiązać z nimi więź, żeby dzieci czuły się w przedszkolu tak, jak czują się w domu. ...25 lat historii przedszkola. Przedszkole numer 8 z oddziałami integracyjnymi utworzono w niewielkim budynku przy ulicy Putry 4B w Suwałkach w 1988 roku. W latach 1995-2007 całodzienna działalność przedszkola została zawieszona. W tym czasie funkcjonowały tu tylko grupy 5-godzinne. W 1995 roku w przedszkolu utworzono pierwszy oddział integracyjny. Wówczas wielu niepełnosprawnych przedszkolaków dostało szansę uczestnictwa w zajęciach edukacyjnych pod okiem specjalistów i nauczycieli w pełni przygotowanych do takiej pracy. W 2008 roku ponownie wznowiono działania grup całodziennych. Od 2010 roku to jedyne w Suwałkach przedszkole przyjmujące dzieci niepełnosprawne. W czterech grupach integracyjnych jest 20 maluchów z różnymi zaburzeniami rozwojowymi. W 2011 roku w przedszkolu wprowadzono zajęcia w ramach wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.